Wykresem funkcji kwadratowej f od x równa się x kwadrat minus 6x minus 3 jest parabola. My musimy obliczyć współrzędne wierzchołka tej paraboli. Żeby to zrobić, to wprowadźmy sobie oznaczenia. Oznaczmy literką W. Nasz wierzchołek, on będzie miał standardowo współrzędne xową oznaczoną literką P, a y literką Q. W tablicach maturalnych mamy wzór na współrzędną xową ową wierzchołka, czyli na nasze p, to się równa minus b dzielone na 2a, gdzie b to współczynnik stojący przed x, czyli w naszym przypadku minus b to będzie minus 6, czyli piszemy minus 6, podzielić na 2a, 2 razy w naszym przypadku a, czyli współczynnik przed x kwadrat jest równy 1, czyli będziemy mieli minus minus 6 to 6, 6 podzielić na 2 to 3. Czyli mamy wyliczoną współrzędną xową wierzchołka, tak jak popatrzeć na odpowiedzi, to taką mamy tylko w podpunkcie d, czyli to musi być poprawna odpowiedź do zadania. Żeby się jeszcze upewnić, że y, czyli q wyjdzie równa minus 12, to możemy skorzystać ze wzoru na q, albo po prostu policzyć wartość funkcji za argumentu x równego p. Możemy napisać, że q. To się równa wartość funkcji od p, czyli od 3. To się równa podstawiamy 3 do kwadratu 9 minus 6 razy x, czyli razy 3 i jeszcze minus 3. To się równa 9 minus 18, to będzie minus 9 i jeszcze minus 3. To się równa minus 12. Czyli rzeczywiście wyszła współrzędna y równa minus 12, czyli teraz mamy pewność, że poprawna odpowiedź to odpowiedź D.